nie oglądałem tak wyrównanego meczu. Łeb w łeb. Wrócił w kalej do tropie. Wynik się zmieniał. 3,5 kwarty. Dopiero połówce pana podopiecznych do roboty. Zrobili to, co powinni robić. I zwycięstwo stało się faktem. Cenne, ba, bardzo cenne. 2 punkty dopisujecie do swojego konta. Proszę o ocenę tych wydarzeń. Ja powiem tak, no, że rzeczywiście nie wiem, czy 3,5 kwarty były emocjonujące. Dla nas były emocjonujące od początku. Jakby nasza praca była od pierwszej do ostatniej minuty i z tego jestem bardzo zadowolony. Druga rzecz, no, chyba takie pojedynki muszą być emocjonujące, bo to jest pojedynek derbowy i jakby siła drużyn chyba trochę schodzi na dalszy plan, bo uważam, że zespół Dzików jakby troszeczkę jest na innym pułapie, jeżeli chodzi o możliwości sportowe. My staramy się to równać, ale tak jak mówię, derby, tak jak wszyscy mówią, rządzą się swoimi prawami. Tutaj dzisiaj wygrał zespół, który wytrzymał chyba lepiej tą presję takiego wyniku w momencie, kiedy się ważyły losy spotkania. Nam udało się trafić 2-3 razy za 3 punkty, co pozwoliło nam troszeczkę odbić się od remisu i złapać taki bezpieczny komfort grania. I się bardzo cieszę, że to nie była końcówka, w której musieliśmy się trzęść o wynik sportowy. Wiem, że kibiców pewnie by to bardzo interesowało, żeby ten mecz był zacięty do końca, ale my w tym sezonie już przeżyliśmy kilka takich końcówek i ja bardzo się cieszę, że udało nam się to wcześniej jakby zrobić. A krótko oceniając, nic nie smakuje lepiej jak zwycięstwo w derbach. Zwycięstwo, ci chłopcy przecież się znają, oni się czasami kolegują i to jest bardzo fajne. I pomimo tego, że trener Bakun obok siedzi, ja się bardzo cieszę z naszego zwycięstwa. My jesteśmy przyjaciółmi, ale tutaj na boisku niestety te znajomości, te przyjaźnie schodzą na dalszy plan. I my pewnie za chwilę sobie usiądziemy i porozmawiamy. Natomiast no to już jest po meczu. Tak? Na boisku i zawodnicy, i my trenerzy podchodzimy do tego. Panie trenerze, kilka godzin odpoczynku i przeciwnik dużo wyczekuje. Przy całym szacunku. No tak, no mam maraton, także ja się bardzo cieszę, że grając za 3 dni jesteśmy w stanie zagrać dzisiaj takie dobre zawody. Jeszcze w weekend graliśmy mecz z Łańcuchem, gdzie wynik nie był dla nas korzystny, tylko opinie bardzo negatywne dla naszej drużyny. Ale tak jak mówimy, my mamy taki zespół, że nie na wszystkie mecze jesteśmy w stanie zbudować tą odpowiednią formę fizyczną przede wszystkim. I dlatego takie te wyniki były i z wynikiem, i z Łańcutem. Wiem, że kibiców to mocno denerwowało, ale myślę, że dzisiaj odpłaciliśmy to z nawiązką. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trenerze, derby rządzą się podobno swoimi prawami, ale w tych derbach niemalże do końca przeciwnik nie był znany. No może prawie niemal, bo że tak powiem w drugiej połowie ostatniej kwarty zaczął Pruszków odjeżdżać. Jak ocenia pan wydarzenia na Pruszków? W mojej ocenie zagraliśmy pierwszą połowę dosyć dobrze w obronie. Straciliśmy 30 punktów, pilnowaliśmy tablicy, pilnowaliśmy liderów. Wyglądało to jakoś, były to równe zawody. W drugiej połowie pozwoliliśmy sobie zebrać 11 piłek w ataku. W większości po rzutach osobistych zespół Pruszkowa atakował bardzo mocno tablicę i wniosłem bodajże 16 punktów w połowie. Nie da się wygrać meczu w żaden sposób, jeżeli w taki sposób się gra w obronie. Dziękuję bardzo.